Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Polskie służby stają przed coraz większymi problemami w przygranicznej strefie z Białorusią. Migranci, wysłani i szkoleni przez białoruski reżim, są coraz bardziej zdeterminowani do pokonania barier i skłonni do agresji. Nagranie prezentujące jedno z takich działań można zobaczyć w sieci. Na nagraniu widać, jak zamaskowani mężczyźni podchodzą blisko metalowej bariery, która została od polskiej strony uzupełniona dodatkowym uzbrojeniem z kolczastego drutu. To wzmocnienie okazuje się konieczne, ponieważ migranci, wyposażeni przez białoruskie służby w lewarki, rozpierali metalowe elementy ogrodzenia, by przedostać się na drugą stronę. Widoczni na filmie mężczyźni nie mają jednak zamiaru faktycznie przekroczyć granicy, choć w obiektywie na chwilę pojawia się nawet drewniana drabina, przenoszona w pobliże płotu. Ich celem jest raczej przestraszenie i sianie chaosu. Jeden z mężczyzn wykonuje nawet przedziwny wojenny taniec, skacząc wzdłuż ogrodzenia i pochukując. Nagranie zostało wykonane po białoruskiej stronie. Widać na nim plecy migrantów, przed nimi znajduje się metalowa bariera z gęsto utkanym między szczeblami drutem kolczastym. Film opublikował serwis War News w mediach społecznościowych. Kolejne materiały z granicy z Białorusią. Z takimi grupami codziennie mierzą się funkcjonariusze Straży Granicznej, policji i żołnierze Wojska Polskiego. Podaje profil na platformie X. Grupa migrantów, którą można obserwować na filmie, to tylko jedna z wielu ekip wysyłanych na granicę przez Białoruś, działającą na zlecenie Władimira Putina. Szturmy z Białorusi na Polskę są częścią wojny, jaką Federacja Rosyjska chce prowadzić z Zachodem. Według wypowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Cezarego Tomczyka, na granicy z Białorusią już niewiele jest grup, które pojawiły się tam jako pierwsze niemal 3 lata temu. Wtedy były to całe rodziny, kobiety i dzieci. Obecnie próby przekroczenia barier podejmują głównie młodzi mężczyźni. Cezary Tomczyk, pytany w programie Moniki Olejnik.i o politykę państwa w stosunku do uchodźców, tłumaczył, że tak stanowcza postawa na granicy jest konieczna. Każdy rząd, który broni granicy, postępuje słusznie, bo to jest w ogóle istota państwa. Jest państwo, ma swoje granice i ma specjalne służby powołane do tego, żeby ich bronić, dodał Cezary Tomczyk. Warszawska prokuratura bada sprawę śmierci mężczyzny, który po zatrzymaniu przez policję trafił do szpitala psychiatrycznego. Według relacji funkcjonariuszy, mężczyzna był bardzo pobudzony i agresywny. Komenda Stołeczna Policji przekazała, że w sobotę około godziny 2:30 funkcjonariusze dostali zgłoszenie dotyczące roznegliżowanego mężczyzny, który na warszawskiej Ochocie zniszczył zaparkowany samochód i pobił 2 osoby. Po przybyciu policjantów na miejsce mężczyzna był bardzo pobudzony i agresywny, nie stosował się do wydawanych poleceń. Policjanci zmuszeni byli do użycia siły fizycznej, gazu i kajdanek. Czytamy w krótkim komunikacie. Na miejsce wezwano również pogotowie ratunkowe. Lekarz zdecydował, że mężczyzna zostanie przewieziony do szpitala psychiatrycznego. W szpitalu agresywnemu mężczyźnie podano leki na uspokojenie. Chwilę później mężczyzna przestał oddychać i mimo reanimacji zmarł. Wszczęte w tej sprawie śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny. Na razie nic nie wskazuje na to, że doszło do przekroczenia uprawnień przez policję. Bezpośrednia przyczyna śmierci mężczyzny zostanie ustalona po przeprowadzeniu sekcji zwłok i badaniach toksykologicznych. Istnieje podejrzenie, że mężczyzna mógł znajdować się pod wpływem nieustalonych substancji, powiedział Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Oprócz prokuratury, sprawę tragicznie zakończonej policyjnej interwencji bada również Biuro Spraw Wewnętrznych Policji oraz Wydziały Kontroli Komendy Głównej Policji i Komendy Stołecznej Policji. Jak dowiedział się jeden z reporterów, na terenie Warszawy w ostatnim czasie doszło do kilku bardzo podobnych sytuacji. Agresywni i półnadzy ludzie, będący prawdopodobnie pod wpływem narkotyków, byli zatrzymywani i przewożeni do szpitali. W każdym z tych przypadków po pewnym czasie stwierdzano zgon. W Lublinie kierowca Chryslera urządził sobie rajd na uliczkach Starego Miasta, taranując po drodze stragany i stoliki. Okazało się, że 44-latek był pod wpływem alkoholu,
a w aucie wiózł 10-letnie dziecko. W niedzielę przed południem kierowca, ignorując oznakowanie, wjechał w wąskie uliczki lubelskiej Starówki. Na ulicy Szambelańskiej 44-latek staranował okoliczne stragany oraz kawiarniane stoliki. Jak przekazała Aleksandra Dunajska-Minkiewicz z Polsat News, klienci z przerażeniem uciekali z kawiarnianych ogródków. Dziennikarka podkreśliła, że w weekend w tych okolicach spaceruje i przesiaduje wiele osób. Świadkowie mówili, że chyba tylko cud sprawił, że nic się nikomu nie stało, dodała. W pewnym momencie samochód utknął między schodami jednej z kamienic, a kontenerami na śmieci. Świadkowie zdarzenia powiadomili służby ratunkowe. Postanowili również ukrócić niebezpieczną przejażdżkę. Do kierowcy podbiegło kilku mężczyzn, a jednemu z nich udało się wyrwać kluczyki ze stacyjki. Wówczas okazało się, że 44-latek nie podróżuje sam. Z mężczyzną w samochodzie, jak mówili świadkowie, był około 10-letni chłopiec, któremu ten mężczyzna kazał uciekać, co też ten chłopiec zrobił. Na miejsce przyjechała policja, opisywała reporterka Polsat News. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi policja. Jak podaje serwis Lublin 112, komisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przekazała, że kierowca miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Przypomnijmy, że na lubelskie Stare Miasto nie można wjeżdżać samochodem. Wyjątek stanowią mieszkańcy tej dzielnicy oraz dostawy do sklepów i restauracji, które mogą pojawiać się tam tylko przed południem. We wtorek w strefie Kibica w Gorzowie Wielkopolskim doszło do bójki pomiędzy kibicami z Turcji i Gruzji. Nagranie z tego zdarzenia szybko obiegło media społecznościowe. Gorzowska policja wydała komunikat na temat tego incydentu. Do zdarzenia doszło w strefie Kibica na bulwarze wschodnim nad Wartą, gdzie kibice obu narodowości starli się ze sobą. Na lokalnym portalu gorzowianin pojawiło się nagranie z bójki, która miała miejsce po meczu Turcja-Gruzja. Na filmie widać, jak bijący się mężczyźni omal nie wpadli do Warty. Ponadto zostało również opublikowane nagranie z bójki z samej strefy Kibica. I BYD. Czemu tu ochrony nie ma? No nie wiem. A zaraz zadzwonię na policję. Komunikat w tej sprawie wydała gorzowska policja. Na miejsce zostało wysłanych kilka patroli, poinformował komisarz Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Osoby, które miały być uczestnikami tej sytuacji, rozbiegły się w chwili, gdy usłyszały policyjne sygnały. Na miejscu do funkcjonariuszy nie zgłosiła się żadna osoba pokrzywdzona. Nikt nie chciał wyjaśnić przyczyn tej awantury. Informujemy, że nadal trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności zajścia, dodał. Gorzowscy policjanci informują również, że strefa Kibica na bulwarze wschodnim jest zorganizowana na terenie przylegającym do pobliskiego lokalu. Organizator przekazał w oficjalnym piśmie, że zamierza tam zorganizować miejsce do wspólnego oglądania Mistrzostw Europy w piłce nożnej i zapewnił, że w strefie tej, w zależności od liczby uczestników, bezpieczeństwa będzie pilnować do 10 pracowników ochrony. Policja podkreśla, że nadal trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności zajścia. Na korytarzu lubelskiego sądu okręgowego znów pojawiło się wielu uzbrojonych po zęby policjantów. Powodem ich obecności była kolejna odsłona procesu dwóch domniemanych szpiegów działających na rzecz Władimira Putina. Ukrainiec Maksym L. i Białorusin Uladislaw P. zostali doprowadzeni w asyście mundurowych wyposażonych w karabiny. Obaj oskarżeni byli ubrani w przeznaczone dla najgroźniejszych przestępców czerwone uniformy, a na rękach i nogach mieli połączone łańcuchami kajdany. Ukrainiec i Białorusin są ostatnimi z grupy szpiegów rozbitej kilkanaście miesięcy temu przez polskie służby. Ich proces nadal trwa, podczas gdy pozostali członkowie grupy przyznali się do winy i dobrowolnie poddali się karze. Szpiedzy Kremla, wśród których znajdował się znany hokeista Maksim S.,
grający do niedawna w Zagłębiu Sosnowiec, zostali skazani na kary od kilkunastu miesięcy do 6 lat więzienia. Większość z nich już odbywa swoje wyroki. Do niedawna na wolności była Maria M., studentka z Białorusi, wcześniej związana z Uladzisławem P. Kobieta została skazana na 13 miesięcy więzienia. Odsiedziała już około 9 miesięcy i ubiegała się o warunkowe zwolnienie. W międzyczasie wspierała swojego chłopaka, pojawiając się na jego rozprawach i okazując mu wsparcie. Czuła się bardzo pewnie, nawet instruując dziennikarzy co do publikacji jej wizerunku. Nie zgadzam się na publikację mojego wizerunku. Mam adwokata, krzyczała skazana za szpiegostwo studentka. Na środowej rozprawie ukochanego jednak się nie pojawiła. Okazało się, że w końcu trafiła do więzienia. We wtorek kobieta została zatrzymana i osadzona celem odbycia reszty kary więzienia. Wyjaśnia sędzia Barbara Markowska, rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Lublinie. Młoda kobieta będzie musiała spędzić za kratami jeszcze około 3 miesiące. Po tym okresie prawdopodobnie zostanie deportowana z Polski. Jej ukochany Uladzisław P. ma jednak więcej zarzutów na swoim koncie. Prokurator domaga się, aby trafił do więzienia na 2,5 roku. Według śledczych grupę szpiegów na rzecz Kremla zorganizował tajemniczy Andrzej. Zwerbował ich poprzez komunikatory internetowe, oferując dobre wynagrodzenie w kryptowalutach za działania na rzecz Rosji. Szpiedzy otrzymywali za rozrzucanie ulotek i naklejanie wlepek w miejscach publicznych $5. Za umieszczenie kamerki internetowej lub nadajnika GPS na strategicznych miejscach płacono około $400. Wyjątkowo wysoka nagroda, $10,000, była przeznaczona dla osoby, której udałoby się wykoleić pociąg wojskowy lub z pomocą humanitarną. Oprócz tego wszyscy jeździli w okolice lotnisk, dworców kolejowych, firm zbrojeniowych i zbierali wrażliwe informacje, które przekazywali bossowi. Koszty podróży i hoteli pokrywał Andrzej. Organizatora szajki na razie nie udało się zatrzymać polskim służbom. W niedzielę, 16 czerwca, na granicy polsko-białoruskiej została ranna 35-letnia kobieta, poinformowało Stowarzyszenie EGALA, będące częścią grupy Granica. Iranka została trafiona w oko, a strzał, jak twierdzi, oddała jedna z dwóch umundurowanych osób znajdujących się po polskiej stronie płotu. Kobieta obecnie przebywa w szpitalu w Hajnówce. Cała sytuacja, do której doszło 16 czerwca, została opisana na facebookowym profilu organizacji. W chwili zdarzenia kobieta znajdowała się tuż przy płocie, po jego wschodniej stronie. Jej droga była bardzo trudna. Spędziła kilka tygodni w lesie na pograniczu, będąc zupełnie sama i doświadczając przemocy. 35-latka była bardzo głodna, nie jadła od kilku dni. Szła wzdłuż płotu w poszukiwaniu kogoś, kto mógłby podzielić się z nią jedzeniem. W tym momencie nagle, bez żadnego ostrzeżenia, padł strzał. Według kobiety strzał oddała jedna z dwóch umundurowanych osób znajdujących się po polskiej stronie płotu. Iranka zaczęła głośno krzyczeć z bólu. Mundurowi podbiegli do niej, zakładając wcześniej na twarz kominiarki. Następnie zadzwonili po karetkę, która zabrała kobietę do polskiego szpitala. Obecnie 35-latka znajduje się w szpitalu. Ma zawroty głowy i czuje ból w okolicy oka. Jest w ciężkim stanie psychicznym, nie może spać, cały czas płacze. Przypomina jej się moment postrzału, czytamy w oświadczeniu. Jak podkreślono, wszystkie informacje zamieszczone w poście zostały przekazane bezpośrednio przez poszkodowaną, a sprawa jest w trakcie wyjaśniania. Z wpisu możemy dowiedzieć się także, że 35-letnia Iranka w swojej ojczyźnie pracowała jako księgowa. Zdecydowała się opuścić rodzinny kraj, ponieważ ze względów religijnych groziło jej tam niebezpieczeństwo, przekazano. Jak uzupełnił Onet, kobieta podpisała już deklarację ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce. Straż Graniczna w rozmowie z Onetem potwierdziła, że 16 czerwca około godziny 15 strażnicy z placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych otrzymali informację, że przy granicy znajduje się kobieta z urazem oka. Wysłany na miejsce patrol Straży Granicznej zdecydował o natychmiastowym wezwaniu karetki pogotowia do cudzoziemki. Osoba, której udzielono pomocy, obecnie przebywa w szpitalu. Jednocześnie chciałabym zaznaczyć, że w ostatnich dniach w kierunku osób przy granicy polsko-białoruskiej, tym bardziej znajdujących się po stronie białoruskiej, nie użyto broni, skomentowała major Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz, rzeczniczka prasowa Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Na początku czerwca Onet poinformował o żołnierzach, którym po strzałach ostrzegawczych oddanych w stronę ludzi forsujących granicę polsko-białoruską
postawiono zarzuty. Według portalu do zdarzenia doszło w okolicy Dubicz Cerkiewnych, gdzie później, pod koniec maja, żołnierz został śmiertelnie raniony w brzuch. Jak relacjonował Onet, gdy migranci przekroczyli granicę, a strzały w powietrze ich nie powstrzymały, żołnierze 1. Warszawskiej Brygady Pancernej zaczęli w obronie koniecznej strzelać w ziemię. Niektóre z wystrzelonych łącznie 43 pocisków trafiły rykoszetem w płot. Migranci w końcu się wycofali. Kiedy sytuacja była już opanowana, do akcji wkroczyła Straż Graniczna. Jej funkcjonariusze nie podziękowali jednak żołnierzom za wyparcie migrantów, lecz zawiadomili żandarmerię wojskową. Onet cytuje też relację żołnierza, według którego 3 chłopaków z kompanii wyprowadzono w kajdankach jak bandytów, wobec 2 wszczęto postępowanie, a z aresztu wyszli dzięki zbiórce kolegów z batalionu na opłacenie prawnika. Rozmówca Onetu zarzuca dowódcom, że nie są zainteresowani, aby pomóc żołnierzom. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.